Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie w moim pierwszym w tym roku filmie z cyklu spacerów po ogrodzie i akurat udało mi się uchwycić przepiękną zimową szatę i nawet sypie śnieżek. Także zapraszam na ten spacer. Ale mam bardzo, bardzo przykrą informację. Nie będzie nam towarzyszyła moja asystentka Migotka, ponieważ 10 stycznia odeszła. Miała 14 lat, chorowała i niestety musiałam podjąć bardzo, bardzo trudną decyzję. I wybaczcie, jeżeli głos mi zadrży podczas spaceru, no bo wiadomo, była to moja długoletnia, najlepsza, najwierniejsza przyjaciółka i ogromnie, ogromnie za nią tęsknię. Ale wiem, że będzie nam towarzyszyła duchem, czyli ja chodzę, a ona będzie kroczyć obok mnie. Wyobraźcie sobie, że ona tu jest, bo ja wiem i czuję, że ona cały czas pilnuje swojego ogrodu nadal. Także zaczynamy ten spacer po moim zimowym ogrodzie, niestety bez Migoci. Ale pogoda dopisała, pada śnieżek, nie ma wiatru, więc idziemy. Już niestety nie zobaczę śladów Migotki. Jeżeli są tutaj jakieś ślady w śniegu, to są ślady kocich łapek, ale niestety nie psich. Tutaj moje hortensje ogrodowe. Ja już ich nie okrywam, ale wiecie co? Największe szkody wśród moich hortensji ogrodowych nie czynią te mrozy zimowe, ale wiosenne przymrozki, te kwietniowe i majowe, w tamtym roku wymroziły mi prawie wszystkie pąki. I leszczyna korkociągowa. Uwielbiam ten krzak z tego względu, że wygląda bardzo urokliwie tak jesienią, zimą, wiosną i latem, o każdej porze roku. I już zaczyna kwitnienie. Nawet no fajne takie te poskręcane jej gałązki tutaj się prezentują na tle białego śniegu. I hortensje bukietowe zimą. Dlatego ich nie obcinam jesienią, bo stanowią wspaniałą ozdobę zimowego ogrodu. Pięknie się prezentują na tle bieli. Również hortensje, anabelki także wyglądają imponująco. Taką zasadę mam od lat, bo również lubię te ich suche kwiaty zimową porą. Fajnie zasypało rozplenice. Rozplenicę również obcinam dopiero wiosną, koniec marca, początek kwietnia. Wykorzystuję tę pogodę i bardzo się z tego cieszę, ponieważ wyobraźcie sobie, że od 2 lat nie widziałam śniegu. W tamtym roku nie było w ogóle. Także dla mnie to jest nie lada gratka i bardzo, bardzo boleję nad tym, że nie ma mojej psiej asystentki. Ona uwielbiała spacery w śniegu, uwielbiała biegać tutaj po ogrodzie i tarzać się w śniegu. Kochała to. No ale tarza się w śniegu za tęczowym mostem. I moje azalie, i nawet azalia japońska, której też już od dłuższego czasu nie okrywam, ale mam nadzieję, że ta śnieżna pierzynka zabezpieczy moje rośliny przed mrozem. Dzisiaj w nocy zapowiadają największy mróz, a potem ma przyjść odwilż. Także wykorzystuję te zimowe krajobrazy, żeby nagrać ten film. Rododendron pomarszczył liście, ale on tak robi, jak są mrozy. Potem jak przyjdzie odwilż, to one się wyprostują. I kolejna hortensja ogrodowa, No póki co ma zielone jeszcze te pędy i pąki. Mam nadzieję, że nie przemarznie. I powoli zbliżamy się do hortensji ogrodowej piłkowanej. Tej również nie jestem w stanie okrywać, bo ona jest ogromnym już krzakiem. No ale kwitnie mi co roku. I hortensja pnąca. Przepięknie wygląda. Również zimową porą, bo ma taką bardzo ozdobną korę. Ja tutaj daję jej się rozrastać. Nie boję się o strukturę domu. To wszystko jest doczesne, a bardzo chcę się cieszyć wyglądem tej hortensji. Z biegiem lat człowiek zdaje sobie sprawę, że wiele rzeczy jest nieistotnych. A tutaj mój berberys. Również bardzo lubię ten krzak, ponieważ ma takie czerwone owoce, które pięknie prezentują się na tle śniegu. Ja wykorzystuję berberys do robienia różnych ozdób, ale warto wiedzieć, że jest to roślina jadalna i lecznicza jednocześnie. Skarpa cała zasypana. No, śnieg sypał już kilka dni i sypie nadal. To jest bardzo dobrze, ponieważ pod śnieżną pierzynką rośliny nie wymarzną. A tutaj moje krokosmy lucifer, od lat już ich nie uprawiam w donicy, bo kiedyś uprawiałam w donicy, aktualnie w podłożu i nawet ich nie okrywam i nie wymarzają. Także teraz się w ogóle nie martwię, ponieważ leży na nich gruba warstwa śniegu. I zbliżamy się do trzmieliny oskrzydlonej, ta, która tak cudownie na czerwono przebarwia się jesienią. I ona również ładnie wygląda zimą. Ma takie piękne owocki. Czerwone. I jest nimi obsypana. Drobniutkie, ale takie bardzo urocze. No i moja skarpa, której praktycznie nie widać. Jedna wielka góra śniegu. Bardzo lubię juki o tej porze roku, no zresztą o każdej, ale szczególnie o tej porze roku. Fajnie wyglądają, ponieważ są zielone i te szablaste liście fajnie się przebijają przez śnieg. Niezwykle ozdobne rośliny o każdej porze roku. Do tego bardzo, bardzo proste w uprawie. Jak uprawiać jukę karolińską, żeby kwitła co roku. Również taki film znajduje się na moim kanale. Piękne budleje Dawida. Ja je obcinam dopiero w kwietniu. I z tymi zaschniętymi kwiatostanami stanowią niezwykłą ozdobę ogrodu. Także jeżeli ktoś mówi, że budleja Dawida jest taka niepozorna, moim zdaniem się myli. Bo to krzew, który zdobi ogród przez cały sezon. Oraz katalpa owata. Kocham jej te strąki, mimo że śmiecą, ale jak już powiedziałam wcześniej, człowiek z biegiem lat na pewne rzeczy już nie zwraca uwagi. I tutaj kolejny rododendron. Też się troszeczkę poskręcał, bo jest mróz. No ale za 2 dni ma odtajeć. Niemniej wygląda bardzo zdrowo, jest zielony. Dobrym zabiegiem przed nastaniem zimy jest odpowiednie podlanie rododendronów i nie tylko ich, ale wszystkich roślin zimozielonych, żeby miały dużo wody przed nastaniem mrozów. No u mnie akurat jesień była dość deszczowa, więc te rododendrony i inne rośliny zimozielone właściwie się nawodniły. I to jest klucz do ich uprawy. Bo wiele osób o tym zapomina, są suche jesienie, potem następuje mróz, no i rośliny nie mają szansy przetrwania. To jest istotne. I tu moje hortensje bukietowe, z tym, że te są takie bardziej liche, bo rosną w cieniu, niż tamte, które pokazywałam wcześniej. I jeszcze raz katalpa owata, ta śmiecąca. Zresztą każda katalpa śmieci tymi strąkami. Ale wiecie co, ile bym dała za to, żeby miała wysmarowaną szybę noskiem migotki, czy pobrudzony dywan jej łapkami. Zdecydowanie bardziej wolę ten widok niż widok idealnie czystego dywanu. To taka mała dygresja. Tutaj pięknie śnieg ozdobił iglaki. No jakby to robił jakiś artysta. Niesamowicie. No natura jest najlepszym artystą. Bez cienia wątpliwości. Nie ma lepszego artysty od natury. Dlatego tak wielu ludzkich artystów na niej się wzoruje. I jeżeli respektuje jej prawa, osiągają najlepsze wyniki. No coś pięknego. Z moich roślin nie okrywałam zupełnie żadnej oprócz araukarii, czyli małpiego drzewka. Okrył ją mąż, ponieważ ja w listopadzie miałam kontuzję kolana i nie byłam w stanie robić cokolwiek na ogrodzie. Dopiero teraz trochę dochodzę, bo nie całkowicie do siebie i mam nadzieję, że do wiosny jakoś się z tego wykaraskam, bo przecież trzeba robić porządki ogrodowe. Jak sobie z tym poradzę? No nie mam pojęcia. Zobaczymy, czas pokaże. W każdym bądź razie staram się, ćwiczę, żeby wyjść na prostą z tym kolanem. No a tutaj mój ogródek. No nie zdążyłam usunąć tutaj pomidorów z zeszłego roku, bo już chwyciła mnie ta kontuzja kolana i sterczą takie badyle. Nic się nie stanie, usunę sobie wiosną. Pewnie będzie mnie to kosztowało więcej siły. No ale cóż, życie bywa nieprzewidywalne. Melisa wystaje, lawenda. To wszystko wznowi swoją wegetację niebawem, bo w sumie mamy koniec stycznia. Jeszcze trochę. I będziemy się cieszyć wiosną. Niesamowicie pięknie pada śnieg, jest spokojnie, nie ma wiatru, tylko brakuje mi mojej kochanej asystentki. Chociaż czuję, że chodzi tutaj koło mnie. Ona zawsze, jeżeli oglądasz moje filmy, moje spacery po ogrodzie, to zawsze lubiała podchodzić pod obiektyw. Taka była moja kochana migotka. Fajne czapki porobiły się na tych drzewkach ukształtowanych w kulki, a bukszpany wyglądają jak grzybki. No pod koniec lata, początkiem jesieni rzuciła mi się na bukszpany ćma bukszpanowa, ale udało mi się na szczęście je odratować. I teraz będę musiała mieć baczenie wiosną, aby ta inwazja się nie powtórzyła. Jak sobie poradziłam z ćmą bukszpanową, również jest taki film na moim kanale. No i wracamy do początku. Tu również fajnie wygląda bukszpan przykryty czapką śniegu. I jeszcze pokażę choineczkę, jodełkę kaukaską, którą wykorzystuję jako drzewko świąteczne. Nie kupuję już od lat żadnych choinek. Ta właśnie robi za świąteczne drzewko i bardzo dobrze sobie radzi. Te przyrosty to są nowiutkie przyrosty, które wypuściła w tamtym roku. Ja ją trzymam cały czas na zewnątrz i tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia, na te 2 tygodnie, wnoszę ją do domu. Oczywiście ma donicę i jak widać, można w taki sposób przyczynić się do ochrony środowiska i nie wycinania tych biednych choinek, posiadając taki egzemplarz wieloletni. W donicy ona nie rośnie jakoś tak szybko. Te przyrosty są takiej wielkości. Ja kupiłam ją bardzo, bardzo malutką, właśnie żeby mieć ten zapas do jej wzrostu. Jak uprawiam tę jodełkę kaukaską w donicy i co robię, żeby miała piękne, zielone, młode przyrosty, również znajdziesz taki film na moim kanale. Także jeżeli chcesz przyczynić się do ochrony środowiska i uprawiać sobie taką jodełkę w donicy, odsyłam Cię do tego filmu i oczywiście gorąco, gorąco go polecam. Także obeszliśmy już cały mój zimowy ogród w tej pięknej, śnieżnej, zimowej scenerii. No, nie był to do końca idealny film, bo zabrakło niestety migotki. No właśnie, już mi zaczyna drżeć głos, więc będę kończyć i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to gorąco Cię do tego zachęcam. Włącz tu również wszystkie powiadomienia, aby być na bieżąco z każdym moim filmem. Będę również wdzięczna za łapkę w górę, za komentarz, za udostępnienie tego filmu, ponieważ to zwiększa zasięgi i w taki sposób mój kanał się rozwija i ma możliwości rozwoju, bo ja mój kanał finansuję jedynie z reklam, z YouTube'a, a jeżeli tego nie będzie, nie będę w stanie dalej robić filmów. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia i pa pa!